kiedy mówimy o leczeniu szpitalnym i oceniamy jego jakość, myślimy głównie o lekarzach, pielęgniarkach, ich wiedzy, doświadczeniu, umiejętnościach czy stosunku do pacjenta. Mało komu przyjdzie do głowy szpitalna apteka, a przecież co piąty błąd medyczny związany jest z niewłaściwym podawaniem leków. Dziś porozmawiamy o szpitalach, ale z nieoczywistej perspektywy, o tym, jak je unowocześnić, by lepiej i sprawniej pracowały. Moim gościem jest dr Anna Gawrońska, ekspertka od zarządzania w ochronie zdrowia w Łukasiewicz Poznańskim Instytucie Technologicznym. Dzień dobry, cześć Aniu. Dzień dobry, cześć. A ja się nazywam Małgorzata Lamperska, to jest podcast o technologii na głos. Muszę przyznać, że mam takie zboczenie zawodowe, ponieważ całe życie zajmuję się komunikacją i jak tylko jestem w szpitalu, to zwracam uwagę, jak lekarze i pielęgniarki komunikują się z pacjentami. A ty masz jakieś zboczenie zawodowe w szpitalu? Tak, ja zawsze uciekam, czy zaszywam się albo w aptece szpitalnej, albo w magazynie wyrobów medycznych. Chętniej oczywiście obserwowałabym pracę personelu pielęgniarskiego, ale bardzo rzadko to robię ze względu na to, że nie chcę zakłócać spokoju i komfortu pacjentów, którzy są hospitalizowani. I co sprawdzasz w aptece? No właśnie, to takie moje drugie zboczenie zawodowe. Zwracam przede wszystkim uwagę na to, w jaki sposób produkty lecznicze i wyroby medyczne są identyfikowane. Chodzi mi oczywiście o identyfikację zarówno tę fizyczną, czyli w jaki sposób wyglądają opakowania zewnętrzne tych produktów ochrony zdrowia, nazwijmy to tak ogólnie, ale też patrzę, w jaki sposób te dane są odzwierciedlone w systemach komputerowych szpitali, w modułach aptecznych, czy właśnie w module, który obsługuje magazyn wyrobów medycznych. I na tej podstawie jestem w stanie wysnuć szereg wniosków. Na przykład, jeśli brakuje pewnych danych, albo są to dane niewłaściwej jakości, to niestety istnieje ryzyko, że te dane od momentu, kiedy opuszczą teren apteki szpitalnej, i mam tutaj na myśli te i fizyczne opakowania, i te dane, jeśli chodzi o przepływy informacyjne w systemach IT, one będą w takim kształcie przetwarzane już do momentu, kiedy konkretny produkt zostanie podany pacjentowi. I to niestety sprawia, że nie mamy wiarygodnych danych na temat leków, które podaliśmy pacjentowi. Nie mam tutaj na myśli nawet rodzaju asortymentu, chociaż do takich pomyłek niestety też dochodzi. Bardziej chodzi mi tutaj o takie dane dodatkowe, jak numer partii produkcyjnej. On z punktu widzenia pacjenta może wydawać się kompletnie nieistotny z perspektywy właśnie farmakoterapii. Natomiast musimy pamiętać o tym, że właśnie z wykorzystaniem tego numeru partii produkcyjnej GIF dokonuje wycofania czy wstrzymania w obrocie określonych leków. Czyli wiemy, kogo poinformować na przykład? Tak. Jeśli mamy te dane precyzyjnie zgromadzone w systemie informatycznym, to od razu wiemy, który pacjent otrzymał ten lek. W przypadku leków, które zostały podane jakiś czas temu, czy jakiś czas wcześniej, to może już nie ma takiego istotnego znaczenia, jeśli nie doszło do żadnego zdarzenia niepożądanego, ale mamy szereg przykładów dotyczących chociażby wyrobów medycznych, takich, które pozostają w ciele człowieka powyżej 30 dni i są często podawane pacjentom w trakcie zabiegów operacyjnych, gdzie mamy szansę zareagować. Jeśli wyrób okaże się wadliwy, to możemy go wymienić na taki, który funkcjonuje we właściwy sposób. Czy to jest trudno wprowadzić taki system w szpitalu, żeby to wszystko działało i żebyśmy wiedzieli, mieli wszystko pod kontrolą? W teorii oczywiście to jest bardzo proste, bo te rozwiązania z wykorzystaniem, mam tutaj konkretnie na myśli automatyczną identyfikację, a w szczególności skanowanie kodów kreskowych, funkcjonują przecież w innych branżach od kilkudziesięciu lat. Zawsze powtarzam, że my jako konsumenci nie wyobrażamy sobie już zakupów w supermarkecie bez tego charakterystycznego dźwięku, który słyszymy. Zresztą sami możemy kasować. Właśnie, czy właśnie w kasach samoobsługowych. Natomiast w szpitalu, w placówkach medycznych, szereg z tych czynności, które w innych branżach już są dzisiaj zautomatyzowane, nadal odbywa się w sposób manualny, ręczny, a to niestety niesie za sobą gigantyczne ryzyko popełnienia błędu, bo badania, które były przeprowadzone już lata temu, w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, wykazały, że w przypadku ręcznego wprowadzania danych do systemów informatycznych musimy liczyć się właśnie z tym ryzykiem, które wynosi jeden błąd na 100 wprowadzanych znaków. Natomiast jeśli posługujemy się techniką skanowania kodów kreskowych, to ryzyko maleje do jednego błędu na 10 milionów znaków, bo no nigdy nie stworzymy tak szczelnego w 100% łańcucha dostaw i bezbłędnego przede wszystkim. Także w teorii to jest proste, natomiast w praktyce wydaje mi się, że
bardzo wolno te rozwiązania wkraczają do placówek medycznych i to nie tylko w Polsce, bo to jest trend też w innych krajach. Aczkolwiek w Polsce faktycznie mamy z tym duży problem. Ja bym to tak wprost po prostu określiła, że mamy z tym duży problem. Przyczyn jest oczywiście wiele, można by było tutaj też długo na ten temat dyskutować, natomiast ciągle brakuje nam takich dobrych praktyk, które pokażą realne korzyści z tego typu wdrożeń, żeby przekonać i firmy teleinformatyczne, ale przede wszystkim same szpitale do tego, żeby zacząć się przynajmniej przyglądać tego typu rozwiązaniom. No bo dla szpitali to są przede wszystkim koszty i chyba to je przeraża najbardziej, ale z drugiej strony jest to oszczędność czasu personelu i to taka duża. Tak jest, to pełna zgoda. Oczywiście wdrożenie każdego systemu wiąże się z określonymi nakładami inwestycyjnymi, natomiast w przypadku placówek medycznych te korzyści zdecydowanie przewyższają poniesione nakłady i ten zwrot z inwestycji jest bardzo szybki. My niestety borykamy się też w Polsce z tym, że u nas bardzo rzadko mówi się o błędach lekowych. Mówimy oczywiście o zdarzeniach niepożądanych leków, o tym, że należy też różne zdarzenia niepożądane raportować, są nawet określone wymogi prawne w tym zakresie. Natomiast prawda jest taka, że o błędach w zakresie farmakoterapii, czy to związanych z niewłaściwą identyfikacją pacjenta, czy niewłaściwą identyfikacją leków, dowiadujemy się najczęściej z przekazów w mediach i to niestety w sytuacji, kiedy pacjent umiera. Nie ma takiej kultury właśnie zgłaszania błędów. U nas niestety ciągle dominuje kultura szukania winnych i to spowalnia też pewne zmiany, również te zmiany takie społeczne, mentalne. Dlatego warto też o tym głośno mówić, bo te narzędzia, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli to skanowanie kodów, wykorzystanie elektronicznego zlecenia lekarskiego, one nie mają na celu szukania winnych, tylko one mają jakby wstrzymać ten niewłaściwy proces, niewłaściwe czynności, zanim do nich faktycznie dojdzie. To ma być takie narzędzie, taki mechanizm, który sprawi, że personel pielęgniarski będzie czuł się bardziej komfortowo, realizując swoją pracę, no i pacjenci będą się czuli bardziej bezpiecznie. Także jeśli policzymy koszty związane z przedłużoną hospitalizacją wynikającą właśnie z niewłaściwego podania leku, jeśli spojrzymy też na te kwestie takie bardziej logistyczne, czyli pewne dublujące się czynności czy błędy, które występują na etapie składania zamówienia, przyjmowania dostaw i tej wewnętrznej dystrybucji, to niewątpliwie te korzyści są gigantyczne i też w łatwy sposób można je policzyć, co my w PIT-ie zresztą raz po raz robimy. A jak wygląda w praktyce taki scyfryzowany system dystrybucji leków w szpitalu? Domyślam się, że tak, na pewno muszą przyjechać z jakiejś hurtowni do apteki szpitalnej i tam są rejestrowane. To już ogarniam cały proces, nie wiem, skanowania tego i wprowadzania do systemu. Natomiast no potem one są dystrybuowane na oddziały. Czy tam też dalej działają kody paskowe i nie wiem, pielęgniarka chodzi z jakimś czytnikiem. To sprawdza, jak to wygląda? Skąd ona wie, jakie leki ma podać pacjentowi, jednym słowem? No właśnie tutaj tym punktem wyjścia, czy odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, to tak, skanowanie kodów kreskowych możemy zastosować w każdym obszarze funkcjonowania placówki medycznej, zarówno w tych procesach bardziej medycznych, jak właśnie dystrybucja czy podanie leku pacjentowi, jak i na tych wcześniejszych etapach, czyli w momencie, kiedy przyjmujemy dostawy i tworzymy określone zapotrzebowanie, czy odpowiadamy na określone zapotrzebowanie z konkretnych oddziałów, czy z konkretnych klinik na terenie szpitala. I faktycznie to skanowanie może być wykorzystane do samego końca, czyli do momentu, kiedy dzięki skanowaniu w sposób automatyczny rejestrujemy podanie konkretnego produktu leczniczego pacjentowi, co ważne, w konkretnej dawce, o określonej porze. Tutaj jest szereg takich składowych, czy szereg takich kryteriów, które składają się właśnie na to, co się nazywa prawami pacjenta w zakresie bezpiecznej farmakoterapii. I oprócz tego, tak jak powiedziałam, że jesteśmy w stanie uniknąć błędów, to też personel pielęgniarski czuje się bardziej komfortowo. Spytałaś o to, jak to się odbywa i skąd ta pielęgniarka ma to wszystko wiedzieć. No bo tutaj zawsze dostawała zlecenie od lekarza. Tak, i ona to zlecenie też od lekarza dostaje. Różnica polega tylko na tym, że ona to zlecenie powinna otrzymać w postaci elektronicznej, czyli lekarz zamiast wypisywać te papierowe dokumenty, jak to miało miejsce w przeszłości, powinien posłużyć się dokumentem w postaci elektronicznej. Tutaj idealnie byłoby, gdyby dysponował też odpowiednim urządzeniem i w trakcie obchodu po prostu na bieżąco wprowadzał określone produkty lecznicze w określonych dawkach i z pozostałymi parametrami, które są kluczowe z punktu widzenia farmakoterapii.
Natomiast nawet jeśli nie dysponuje tym urządzeniem, to może to zrobić po prostu w dyżurce lekarskiej przy swoim stanowisku komputerowym. Natomiast pielęgniarka później, tak jak w magazynie kompletujemy zgodnie z określoną listą nasze zapotrzebowanie, tak samo pielęgniarka, korzystając z tego e-zlecenia lekarskiego, widzi, jakie produkty lecznicze powinna przygotować dla pacjenta. No i cóż, i znowu idealnie byłoby, gdyby miała terminal, gdyby miała urządzenie, które pozwoliłoby jej na pracę zdalną, wówczas podchodząc do szafy lekowej w dyżurce pielęgniarskiej, pobiera określone leki, skanuje kod kreskowy z tych leków, a system w cudzysłowie wie, czy ten lek pobrany jest zgodny z tym elektronicznym zleceniem lekarskim. No i analogicznie, idąc krok dalej, czyli jak ja to trochę skopiowałam sobie z tego świata e-commerce'owego, to określenie, ale ono mi się bardzo podoba. Jeśli dochodzimy, czy mamy do czynienia już z tą ostatnią milą, jaką w tym przypadku jest podanie leku pacjentowi w sali chorych, to gdyby pacjent miał opaskę z kodem kreskowym, to wówczas pielęgniarka skanuje kod kreskowy pacjenta, skanuje kod kreskowy już nie z indywidualnych leków, ale z jakiegoś pojemnika chociażby, czy z szuflady, w zależności od tego, bo to, jeśli chodzi o infrastrukturę, to tych możliwości jest bardzo wiele. No i dzięki temu ma miejsce ta weryfikacja, która odpowiada nam na pytanie, czy to jest ten właściwy pacjent. To znaczy, pacjent jest zawsze właściwy, leki mogą być po prostu niewłaściwie skompletowane czy podane. I wracając do tego mojego wcześniejszego wątku, jeśli nawet pielęgniarka popełniła błąd, bo nic nie działa idealnie, system też może mieć jakieś zawirowania i mogą z nim być pewne problemy, to system powinien nas zaalarmować przed podaniem tych leków, że coś jest nie tak, że to nie jest ten lek, albo że dawka jest niewłaściwa. A w literaturze przedmiotu mamy szereg przykładów właśnie tego typu błędów. One wynikają z wielu faktów. Dużym problemem, tak dla przykładu, chociażby, żeby też to wszystkim zobrazować, jest to, że producenci leków niestety upraszczają sobie swój proces produkcyjny z kolei i leki o przeciwstawnych działaniach wprowadzają na rynek w opakowaniach, które wyglądają bardzo podobnie. Więc jeśli bazujemy na weryfikacji tylko i wyłącznie wzrokowej, chociaż personel pielęgniarski, farmaceutyczny jest tego właśnie uczony na studiach, że kilkukrotnie, trzy razy należy sprawdzić lek przed podaniem. Natomiast jeśli to są opakowania, które wyglądają bardzo podobnie, nazwy tych leków brzmią bardzo podobnie, no to trudno się dziwić, że do takich pomyłek po raz dochodzi. Co ciekawe, kiedyś byłam też na konferencji, która dotyczyła tak zwanej drugiej ofiary błędów, czyli właśnie personelu medycznego, który w wyniku popełnionego przez siebie błędu też musi dźwigać pewien taki ciężar psychiczny, który niekiedy jest bardzo trudny do udźwignięcia. I tam z kolei podawano inny przykład, gdzie bardzo też łatwo o pomyłkę. To ma miejsce akurat w przypadku operacji, które są wykonywane metodą laparoskopową. Wówczas w sali operacyjnej jest ciemno. Więc tym bardziej takie rozwiązania właśnie, które pomogłyby zautomatyzować określone czynności, na pewno przyczyniłyby się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Także tak jak powiedziałam, to skanowanie, ono nie tylko występuje w tej sferze takiej stricte logistycznej, czyli przy przyjmowaniu dostaw, przy wewnętrznej dystrybucji, ale ono może znaleźć zastosowanie do samego końca, to znaczy do momentu, kiedy dany produkt, nieważne nawet czy to jest lek, czy wyrób medyczny, zostaje podany pacjentowi. Ja też kiedyś czytałam takie badania dotyczące tego, jaki procent leków jest źle wydawanych w aptekach takich zwyczajnych z powodu tego, że farmaceuta nie może odczytać recepty, bo jest tak nakryzmolona, więc to jest też taki efekt, znaczy taki aspekt, który w sumie odpada nam, jeśli mamy kod kreskowy. Kod kreskowy, no i tutaj w przypadku aptek to był rzeczywiście gigantyczny problem, zwłaszcza tych aptek, tak jak wspomniałaś, ogólnodostępnych, który został wyeliminowany dzięki elektronicznym receptom. I myślę, że to jest najlepszy też dowód, taki namacalny dla każdego z nas, bo wydaje mi się, że dzisiaj już nie ma osoby, która chociażby raz od momentu, kiedy weszły w życie te przepisy dotyczące e-recept, nie skorzystała z tego rozwiązania. Jeśli nie dla siebie, to dla kogoś bliskiego, które pokazują nam rzeczywiście korzyści. I muszę powiedzieć, że one są dostrzegane, tak z mojego doświadczenia wynika i z moich obserwacji, zarówno przez osoby młode, ale też takie w podeszłym wieku, bo czasami panuje takie błędne przekonanie, że osoby w podeszłym wieku niechętnie, prawda, korzystają. Wręcz jest zupełnie odwrotnie. Te korzyści są gigantyczne, te pomyłki to jest
to była w ogóle plaga, jeśli chodzi o wypisywane dokumenty właśnie ręcznie przez lekarzy. No i niestety z taką samą sytuacją niekiedy jeszcze mamy do czynienia w placówkach medycznych, w szpitalach. Także wdrażanie tego typu rozwiązań może naprawdę wyeliminować i błędy, ale też właśnie tę pracochłonność, o której wspomniałaś na początku. Zawsze się zastanawiałam, czy farmaceuci przechodzą jakieś kursy grafologiczne, bo przecież to czasem nie da się odczytać. Ale zmieniając temat, już odchodząc od leków, jakie jeszcze inne rozwiązania można wprowadzić w szpitalach, żeby były bardziej nowoczesne, żeby łatwiej się leczyło pacjentów, bardziej efektywnie, żeby to wszystko szybciej szło? Te zmiany, które obserwujemy w obszarze ochrony zdrowia, one dotyczą w głównej mierze, takie są moje obserwacje, tej części tak zwanej klinicznej. Właściwie już nie ma dnia, żebym nie przeczytała jakiegoś newsa o tym, że roboty medyczne cieszą się coraz większą popularnością, o tym, że testujemy możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji właśnie do szybszego stawiania diagnozy, do analizy większej liczby danych w tempie zdecydowanie szybszym niż zrobiłby to człowiek. Natomiast dostrzegam też dużą asymetrię, jeśli chodzi o tę część, która w mojej ocenie niesłusznie jest nazywana częścią szarą, bo chodzi tutaj konkretnie właśnie o te procesy niemedyczne, logistyczne, ponieważ one tak mocno przenikają się właśnie z tymi procesami klinicznymi, że właściwie trudno je w taki sztuczny, w mojej ocenie, sposób rozdzielać. Szare to jest apteka, rejestracja pacjentów? Apteka to jest składanie zamówień, przetargi, tak. No i oczywiście ta część, która rzeczywiście dotyczy bardziej tego zabezpieczenia jakby pobytu pacjenta, czyli sprzątanie, ale też żywienie. No, w szpitalu mamy całą masę innych procesów, chociażby zarządzanie przepływem pościeli, nie mówiąc już o tych kwestiach dotyczących chociażby utylizacji czy odpadów. Przedsiębiorstwo w sumie. Tak. Ja w ogóle tak bardzo lubię to porównanie, że szpital to jest przedsiębiorstwo, tylko dużo bardziej skomplikowane i tych procesów jest cała masa, bo one właśnie wywodzą się i z tej sfery medycznej, i z niemedycznej. I teraz pytanie, jak to zgrabnie, sensownie połączyć. Spytałaś o te innowacje, wspomniałam o tych, które dzieją się na naszych oczach, czy są implementowane na naszych oczach w części medycznej. Natomiast trzeba też powiedzieć o tym, że w zakresie tej części szarej też mamy dużo ciekawych rozwiązań. Takim rozwiązaniem, które zyskuje na popularności, jeśli chodzi o kraje europejskie, ale też Stany Zjednoczone, inne regiony świata, są chociażby rozwiązania, które ja w dużym uproszczeniu nazywam automatami lekowymi. Czyli takie maszyny, taka infrastruktura, która pozwala na przygotowanie pojedynczych dawek leków dla pacjenta na poziomie apteki szpitalnej. To oczywiście nie znaczy, że na oddziałach nie ma leków, bo to nawet z punktu widzenia prawa nie byłoby możliwe czy dopuszczalne. Natomiast jest możliwość, czy te rozwiązania dają taką możliwość, żeby właśnie kompletować, przygotowywać te pojedyncze dawki dla pacjentów na poziomie apteki. To, że tak się dzieje, wynika też z faktu, iż produkty lecznicze mamy okodowane, jak to się mówi potocznie, tylko w zakresie, czy w głównej mierze ciągle, w zakresie opakowań tak zwanych handlowych, czyli takich, które my jako pacjenci możemy kupić w aptece ogólnodostępnej. No a przecież wiemy, że w szpitalu pacjent nie zjada od razu całego opakowania leków, nawet jeśli koniec końców w trakcie całego pobytu konsumuje. Natomiast przy jednym podaniu to są zazwyczaj właśnie pojedyncze dawki tego produktu. No i teraz, żeby pielęgniarka mogła zeskanować ten kod, to ten kod musi fizycznie gdzieś być na tym opakowaniu. Oczywiście istnieje szereg mechanizmów, które pozwalają ten problem rozwiązać bez konieczności wprowadzania kodów na pojedynczych dawkach, choć taki jest trend. Natomiast tym rozwiązaniem właśnie może być taki automat lekowy. Należy natomiast pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie skompletować całego asortymentu z wykorzystaniem tego urządzenia, bo są leki, które mają takie gabaryty, są takie formy opakowaniowe wytworzone z takich produktów, że po prostu to jest niemożliwe do zrealizowania. My kiedyś robiliśmy badanie dla jednego ze szpitali w Polsce, który chciał wdrożyć właśnie taki automat lekowy i w tym badaniu wykazaliśmy, że 64% wszystkich produktów leczniczych może być dystrybuowanych za pomocą tego urządzenia, co i tak uważam, że to jest bardzo dużo. Jest jeszcze inna korzyść kliniczna, nomen omen, właśnie z wykorzystania rozwiązania takiego stricte logistycznego, czy takiego, które usprawnia logistykę w szpitalach, a mianowicie taka, że farmaceuta
uczestniczy też w sposób realny w tym procesie terapeutycznym. Farmaceuta dzisiaj uczestniczy w tym procesie, ale bardziej jeśli chodzi o leki cytotoksyczne, które są wytwarzane dla konkretnego pacjenta na poziomie apteki szpitalnej. Natomiast jeśli mówimy o produktach właśnie w tych opakowaniach tak zwanych handlowych, to z oddziału do apteki trafia zapotrzebowanie na ileś opakowań, sztuk opakowań danego leku. Natomiast farmaceuta już nie ma wglądu do tych informacji, które mówią o tym, że taki konkretny pacjent ma przyjmować dany lek o określonej porze. A tutaj to jest niestety chyba problem też różnych przepisów prawnych, że trochę rola farmaceuty, oczywiście on nadal jest kompetentny w zakresie produkcji leków czy analizy receptariusza szpitalnego i tak dalej, natomiast dołożono farmaceutom tak dużą liczbę obowiązków o charakterze biurokratycznym. Farmaceuta musi się znać na zamawianiu leków, na przetargach, na wszystkich tych założeniach prawnych, które też determinują sposób, w jaki zarządzamy przepływem produktów, zwłaszcza jeśli chodzi o placówki publiczne. Te automaty lekowe, o których wspomniałam, to jest jedna rzecz. Są szpitale, które testują autonomiczne pojazdy czy rozwiązania, które pozwalają na transport różnych produktów ochrony zdrowia, ale też pacjentów, bo sama widziałam takie małe autobusy. Wysyłam pacjenta na operację. Aż tak to nie. Bardziej chodziło o danie pacjentom możliwości przemieszczania się w ramach placówki medycznej, która jest złożona po prostu z kilkunastu budynków, które z kolei są ulokowane w dość dużej odległości od siebie. Przynajmniej nie musi nikt z personelu jechać z tym pacjentem. Tak. Akurat rozwiązanie, które oglądałam, to było w Berlinie w szpitalu Charité. Ono było jeszcze w fazie takiej pilotażowej, w fazie testów. I tam dla bezpieczeństwa i pacjentów i odwiedzających ktoś był, kto czuwał nad prawidłowością działania tego pojazdu. Niemniej jednak to jest kierunek też, w którym zmierzamy. Tu z kolei problemem może być niekiedy, jeśli chodzi o polskie szpitale, przestarzała infrastruktura. Mam tutaj konkretnie na myśli budynki. Jeśli spojrzymy na same budynki, to windy i po prostu pomieszczenia, które niekiedy nie dają szans na to, żeby tam zaadaptować właśnie takie nowoczesne rozwiązania, bo to określenie, którego używam, automat lekowy, może się wydawać takim trywialnym rozwiązaniem, natomiast szpital musi dysponować określoną przestrzenią, żeby takie rozwiązanie u siebie zaimplementować. Także tego typu rozwiązania, jeśli chodzi o logistykę, które może spoglądając na to trochę z lotu ptaka, moglibyśmy stwierdzić, że one przecież w biznesie, w cudzysłowie, czy w magazynach takich, które znamy z innych obszarów funkcjonowania gospodarki, są wykorzystywane od lat. No i właśnie o to chodzi, żeby te dobre praktyki zaimplementować do szpitali, a zwłaszcza szpitali polskich. A dlaczego jest taki opór materii przed wprowadzaniem takich rozwiązań? Bo mówiłaś, że to nie jest kwestia tylko Polski, ale także Europy. Czy po prostu wynika to z tego, że szpitale wolą inwestować już w technologię czy sprzęt służący do leczenia, stricte leczenia, i ta szara strefa jest pomijana? Czy może jakby stwierdzają, że zawsze działało, więc będzie działało przez lata? Faktem jest, że jeśli szpital ma do wyboru, czy kupić właśnie nowe terminale, czy w ogóle czy kupić terminale, bo w większości przypadków nie dysponują szpitale terminalami, czy kupić nowe, świetne urządzenie diagnostyczne, to oczywiście wybierze to drugie. I z perspektywy pacjenta trudno się dziwić. Też chciałabym trafić do szpitala, gdzie są najlepsi lekarze i korzystają z najbardziej nowoczesnego sprzętu. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej o tej dysproporcji, czy asymetrii, czy jakiego słowa bym tutaj nie użyła, chodzi mi o to, że jeśli nie zadbamy też o bezpieczeństwo, o skuteczność i efektywność tych procesów logistycznych, to ciągle nie będziemy mogli mówić o dobrze czy sprawnie działającej placówce medycznej, bo na tą sprawność, na tą efektywność, na tą skuteczność składają się wszystkie procesy, nie tylko procesy kliniczne, ale wszystkie procesy, z jakimi mamy do czynienia na terenie placówki. Spytałaś, co może być powodem. No, jeśli mówimy o wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych, to niewątpliwie powodem takiego stanu rzeczy jest brak interoperacyjności. To jest trudne, długie słowo, natomiast ono jest odmieniane przez przypadki na różnych spotkaniach i właściwie przy okazji każdej dyskusji, jeśli rozmawiamy na temat cyfryzacji w ochronie zdrowia, to zacznę trochę inaczej.
Kiedyś było tak, w momencie, kiedy do szpitali weszły, mówiąc wprost, systemy informatyczne, że był jeden dostawca szpitalnego systemu, czyli to, co z angielskiego nazywa się systemem klasy HIS. To są specjalne systemy właśnie, które mają wspierać pracę personelu w placówkach medycznych. Natomiast dzisiaj tych rozwiązań informatycznych, które możemy zaimplementować w szpitalach, zarówno w części tej klinicznej i nieklinicznej, jest bardzo dużo. No i teraz nikt nie chce wprowadzać danych kilkukrotnie, czy tych samych danych do różnych modułów, do różnych systemów informatycznych. Raczej dążymy do takiego rozwiązania, które pozwoli nam na swobodny przepływ tych danych między różnymi systemami pochodzącymi od różnych dostawców. I żeby tak się zadziało, to te systemy muszą być tworzone, muszą być budowane właśnie w oparciu o te standardy interoperacyjności. One zostały zdefiniowane na poziomie Unii Europejskiej. Dla przykładu mogę powiedzieć, że jednym z takich standardów jest właśnie wystandaryzowany kod kreskowy, czyli taki kod kreskowy, którym dzisiaj posługujemy się do identyfikacji właśnie produktów leczniczych, które my jako pacjenci możemy też kupić w aptekach. Istnieje szereg innych tego typu standardów, które zostały właśnie sformułowane na poziomie unijnym. Jest też standard, który dotyczy wymiany danych medycznych o pacjentach właśnie w postaci elektronicznej. Ten standard nazywa się standardem HL7. Generalnie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, mówiąc bardzo obrazowo, że dwa systemy ze sobą komunikują się bez specjalnej ingerencji człowieka. Ona oczywiście jest potrzebna na początku, żeby doprowadzić do tej komunikacji, albo może inaczej, żeby tę komunikację po prostu zainicjować. Natomiast jeśli to już jest zrobione we właściwy sposób, właśnie w oparciu o te standardy, no to jesteśmy w stanie z tych systemów korzystać niezależnie od tego, jakiego obszaru one dotyczą w placówce medycznej i niezależnie od tego, jaki dostawca ten system nam dostarczył. Przecież dzisiaj jest tak, że dostawcy do sieci handlowych produkują swoje produkty, oznaczają je kodem kreskowym i te kody są stosowane niezależnie od tego, z jaką siecią mamy do czynienia. Oczywiście samo wprowadzenie kodu, żeby też nie odnieść błędnego wrażenia, że wystarczy wprowadzić kod kreskowy na opakowanie, nie, to zdecydowanie za mało. Musimy mieć dane o tym produkcie. No bo sam kod kreskowy jest odzwierciedleniem graficznym numeru albo formatu alfanumerycznego, który jest nieznaczący. On nas prowadzi do systemu bazodanowego, w którym właśnie mamy zgromadzone dane dotyczące tych produktów. Dlatego ta jakość danych jest też taka bardzo ważna. I tutaj automatyzacja też tych czynności związanych właśnie z pozyskiwaniem danych może przyczynić się do poprawy jakości danych na temat produktów, z którymi mamy do czynienia. Także ten brak interoperacyjności albo niewystarczający poziom interoperacyjności wskazałabym jako jedną z przyczyn. A druga z przyczyn, mówiąc może tak trochę emocjonalnie, ale ponieważ szpitale to jest obszar bardzo bliski mojemu sercu, to też trudno wypowiadać się na ten temat bez emocji. Wydaje mi się, że te tematy, mówiąc brzydko i wprost, są po prostu mało sexy. To znaczy, jeśli słyszymy sztuczna inteligencja, jeśli słyszymy teraz ChatGPT, który podobno zdał państwowy egzamin lekarski, to słyszałam na jednej z konferencji też dotyczącej ochrony zdrowia. Jeśli słyszymy o tego typu rozwiązaniach, no to faktycznie to skanowanie kodów kreskowych może się wydawać takie banalne i sobie wtedy myślę, że okej, jestem w stanie zgodzić się z tym, że to jest banalne, natomiast nadal nie znajduję nigdzie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w takim razie to banalne rozwiązanie nie jest tak popularne w szpitalach, jak jest popularne w sieciach handlowych. I to mi bardzo przeszkadza, bo zawsze powtarzam, że każdy z nas był, jest albo będzie pacjentem i do tego szpitala niestety prędzej czy później trafimy. A wdrażanie tych rozwiązań ma w ogóle jeszcze kolosalne znaczenie, patrząc przez pryzmat problemów, z jakimi się borykamy, jeśli chodzi o personel pielęgniarski, czyli niedobór. Właśnie, którego ciągle brakuje, niedobór lekarzy, kadr medycznych. Jak są zawaleni pracą, no to właśnie, lepiej im ją zdjąć, zwłaszcza, że to jest taka papierkowa robota czasem. Papierkowa robota, to świetnie to ujęłaś. Badania, które też kiedyś w PIT-ie przeprowadziliśmy, wykazały, że no można to obciążenie pracownika związane właśnie z koniecznością tej pracy, realizowania tej pracy biurokratycznej, skrócić o blisko 80%, więc to są naprawdę, tak, to są gigantyczne, gigantyczne zmiany, tylko tych zmian trzeba doświadczyć osobiście. Niestety na rynku też jest bardzo dużo dostawców, którzy
mówiąc dyplomatycznie, enigmatycznie, wprowadzają swoich potencjalnych klientów w błąd, opowiadając, że po zakupie i wdrożeniu określonego rozwiązania właśnie skróci się czas pracy, zmniejszymy obciążenie personelu i doprowadzimy do uzyskania szeregu innych korzyści. Natomiast musimy pamiętać o tym, że technologia sama w sobie niczego nie zmieni. To znaczy, jeśli będziemy próbowali na dzisiejszy bałagan nałożyć cyfrowe rozwiązania, to ten bałagan będziemy mieli nadal, tylko w postaci elektronicznej. Tutaj chodzi o to, żeby raczej przyjrzeć się tym procesom, wyjść poza tą naszą strefę komfortu, czyli przestać myśleć o tym, że robiłem tak całe życie, więc nie ma sensu tego zmieniać. I zastanowić się, gdzie są te wąskie gardła, bo pracownicy szpitali, zwłaszcza te osoby na takim poziomie operacyjnym, czyli te, które faktycznie te procesy realizują, one bardzo dobrze wiedzą, z czym mają problem. Więc temu należałoby się przyjrzeć, no po to, żeby też przekonać trochę i zmienić taki... Może nie wiem, czy opór mentalny, ale właśnie, żeby te tematy niekoniecznie, one nie muszą być sexy. Ważne, że one są przydatne i użyteczne z punktu widzenia pacjenta, żeby pokazać, jakie korzyści możemy uzyskać. Jeden ze szpitali, z którym też PIT współpracuje, mam na myśli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, wdrożył skanowanie kodów kreskowych w przypadku wyrobów medycznych depozytowych. To są wyroby, za które, to tak dla tych, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, jakie to są wyroby medyczne, to jest taki sposób zakupu, znowu logistyka też, czy zamawianie i zakupy, gdzie szpital jest fakturowany w momencie, kiedy rzeczywiście fizycznie zużyje określony wyrób, czyli nie w momencie, kiedy ten wyrób trafia do szpitala, ale w momencie, kiedy zostaje zużyty. I szpital odnotował ogromną różnicę w przypadku właśnie konieczności zidentyfikowania grupy pacjentów, którym podano wyrób medyczny, który z kolei po określonym czasie okazał się wyrobem medycznym wadliwym. Wcześniej, bo takie sytuacje się zdarzają, one rzadko wynikają z celowego działania dostawcy czy wytwórcy, po prostu czasami w wyniku użytkowania i też kontaktu tego wyrobu z ciałem człowieka, gdzie zachodzą różne procesy, dochodzi do powstawania określonych wad. Wcześniej zidentyfikowanie tych grup pacjentów było nieporównywalnie dłuższe i trwało zdecydowanie dłużej niż dziś, kiedy no, te dane są po prostu w systemie informatycznym, a nie w jakichś plikach excelowych, już nie mówiąc o dokumentach w postaci papierowej. Jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób tę grupę pacjentów wyodrębnić no i podjąć określone działania zaradcze, wymienić taki wyrób medyczny albo stwierdzić, że na przykład nie ma potrzeby, żeby go wymieniać, bo takie ryzyko po prostu w przypadku tego konkretnego pacjenta nie istnieje. A jeszcze tak już na koniec pytanie o identyfikację pacjentów, bo to jest też w sumie temat rzeka, ale fajnie byłoby, nie wiem czy to jest pieśń dalekiej przyszłości, czy może się już dzieje, że na przykład pacjent dostaje opaskę z kodem czy jakimś innym systemem identyfikacji i potem jak już idzie do kolejnego lekarza, to tamten lekarz nie musi na nowo wpisywać całej jego historii choroby do systemu. Ja raz byłam na SOR-ze na jednym z poznańskich szpitali i 3 razy od triażu poprzez izbę przyjęć po szpitalny oddział ktoś wpisywał to wszystko, co ja powiedziałam. I tak sobie siedziałam, obolała tam i myślałam, no, że może byłoby szybciej, gdyby to już mieli dostęp do tego. Wiadomo, trzeba pogadać z pacjentem. No ale niekoniecznie trzeba tracić czas na wpisywanie wszystkiego do historii choroby. Zdecydowanie tak. No, my trochę w tym kierunku zmierzamy. U nas w Polsce, tak jak wiemy, tym podstawowym identyfikatorem pacjenta jest numer PESEL i wszystkie dokumenty, z którymi mamy do czynienia, mam tutaj na myśli tę sferę medyczną, oprócz naszych danych, takich jak imię i nazwisko i szeregu innych parametrów, też są zaopatrzone właśnie w ten numer PESEL. I oczywiście ta jednoznaczna identyfikacja w tym przypadku, chociażby za pomocą tego numeru, na pewno byłaby zasadna, natomiast tutaj ciągle brakuje nam tej infrastruktury teleinformatycznej. Mamy wprawdzie założenia dotyczące elektronicznej dokumentacji medycznej i też wymiany wybranych dokumentów pomiędzy placówkami medycznymi i mam tutaj na myśli wymianę właśnie w postaci elektronicznej. Natomiast to jest ciągle za mało. Najdziwniejsze jest faktycznie to, jeśli w ramach jednego podmiotu leczniczego, w ramach jednej placówki jesteśmy parokrotnie pytani o to samo. Gdyby takie sytuacje wyeliminować, to oczywiście moglibyśmy mówić
już tutaj nie wspomnę o tej pracochłonności, która uległaby zmniejszeniu po stronie personelu kolejka medycznego. Kolejka by się na SOR-ze skończyła. No właśnie, zmniejszyłyby się kolejki. Wszyscy by skorzystali. I co więcej, myślę, że też uzyskalibyśmy oszczędności finansowe, no bo spójrzmy na to, że szereg badań wykonujemy też kilkukrotnie. Mechanizmy istnieją, technicznie jesteśmy na to gotowi, żeby te dane udostępniać. Mamy internetowe konto pacjenta, które jest sukcesywnie rozbudowywane. Problemem są przepisy prawa. One nie pozwalają na swobodne udostępnianie tych danych, co oczywiście z jednej strony tak jest zrozumiałe. Natomiast każdorazowo, kiedy pacjent chce się tymi danymi podzielić, to on musi wykonać ruch. To znaczy ruch jest po stronie pacjenta, a nie po stronie personelu medycznego. Więc tutaj te przepisy prawa w jakimś stopniu pewnie musiałyby się zmienić. Faktycznie to RODO, które też w zdrowiu jest omawiane w różnych kontekstach i przez różne organizacje, no i trudno się dziwić, bo tak jak same stwierdziłyśmy, są to dane wrażliwe i nikt z nas nie chciałby opowiadać o swoich przypadłościach, chorobach i problemach zdrowotnych. Natomiast są sytuacje, gdzie brak dostępu z kolei do tych danych rzeczywiście pewne procesy wydłuża, czy prowadzi nawet do pewnych pomyłek czy błędów. To jest też temat rzeka, chociażby w kontekście personelu farmaceutycznego, który gdyby z kolei personel farmaceutyczny miał dostęp do tych danych, ja nie mówię wszystkich danych na temat naszego zdrowia, ale chociażby zestawu leków, jakie przyjmujemy, to też w ramach tak zwanej opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej mógłby nam coś doradzić. Widząc, że na przykład chcemy kupić kolejną pozycję. Wchodzą w interakcję ze sobą, więc tak. Czasem różnych nie możemy brać przy innych. Więc no właśnie, A nie każdy czyta ulotkę. Nie każdy czyta ulotkę, ja ulotek nie czytam, bo ja mam zawsze wszystkie objawy niepożądane, które są w danej ulotce wskazane, więc staram się tego nie robić. Natomiast już mówiąc tak całkiem serio, to faktycznie te przeszkody prawne powinniśmy trochę pokonać, ale ja i tak jestem dobrej myśli, bo obserwując to, co się dzieje dzisiaj i patrząc na to, gdzie byliśmy jeszcze kilkanaście lat temu, bo ja pamiętam pierwsze projekty realizowane wówczas przez organizację, która wtedy nazywała się Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia i to, co dzisiaj robi nowy CES, czyli Centrum E-Zdrowia, u nas zaszły naprawdę gigantyczne zmiany. E-recepta, e-skierowanie, możliwość też rejestracji, która została usprawniona dzięki różnym rozwiązaniom. Oczywiście wybrane z tych rozwiązań są jeszcze testowane, też nie wszystko działa idealnie, natomiast no, nigdy nie jest tak, że wdrożony system od dnia, kiedy zostanie wdrożony, będzie działał właśnie w sposób perfekcyjny, bo błędy, jakaś konieczność wprowadzania korekt będzie zawsze istniała. To, o czym też myślę warto wspomnieć, mówiąc o cyfryzacji, żeby ten wydźwięk naszej rozmowy nie był taki negatywny, to, że te rozwiązania, które są projektowane, one często uwzględniają doświadczenia pacjenta. Czyli to, co w biznesie już od dawna jest stosowane, to też wchodzi właśnie do ochrony zdrowia, więc też jest taka nadzieja na to, że to nie będą rozwiązania takie, jak ja to mówię, toporne, siermiężne, gdzie po prostu czekamy, aż się jakaś formatka tam odpali, mówiąc kolokwialnie, albo jak będziemy mogli się połączyć z jedną czy z drugą platformą, tylko rzeczywiście one będą działały w sposób taki bez zakłóceń, szybki, zwinny, no i dzięki temu my jako pacjenci, niekoniecznie hospitalizowani, bo tego nikomu nie życzymy, ale jako pacjenci, którzy przecież na co dzień korzystają z szeregu różnych rozwiązań informatycznych, też będziemy mogli te korzyści dostrzec. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Doktora Anna Gawrońska była moim Państwa gościem.